W styczniu tego roku opublikowałam odcinek, którego w tej chwili nie można odsłuchać na żadnej platformie. Stało się tak, bowiem skontaktowała się ze mną rodzina jednej z ofiar i ze względu na prośbę usunęłam pierwotną wersję. Chodziło tutaj o upublicznianie wizerunku, dokładniej miejscowości, z której pochodziła kobieta, przez co można było rodzinę zidentyfikować. Proszono także o niezestawianie jej zdjęcia ze zdjęciem sprawcy. Jest to dla mnie zrozumiałe. Jednak zanim przejdę dalej, chciałabym wyjaśnić pewną kwestię. Zawsze pracuję na materiałach ogólnodostępnych. Często są to stare artykuły, które są w sieci bądź w archiwach od lat. Także zarówno ja, jak i każdy z Was może do takich danych dotrzeć. Tworząc swoje treści, nigdy nie miałam na celu kogokolwiek skrzywdzić. Rozumiem, że te wydarzenia, pomimo upływu lat, są dla wielu rodzin nadal bolesne. Zanim opublikowałam pierwotną wersję materiału, faktycznie próbowałam skontaktować się z kuzynką ofiary, która sama opublikowała kiedyś artykuł na ten temat. Niestety po dziś dzień nie dostałam odpowiedzi. W tamtym czasie nie znalazłam kontaktu do osoby, która sama się do mnie odezwała. Po mailu, który otrzymałam, postanowiłam przerobić cały scenariusz. Właściwie to zacytuję Wam fragment tego maila i będę dalej wyjaśniała swoje stanowisko. Cytuję. Jeśli zechce Pani opowiedzieć historię M bez podawania imion, miejscowości, zdjęć i zestawiania jej z historią oprawcy, nie będziemy mieć zastrzeżeń. O pacu może Pani przecież zrobić odrębny materiał. Koniec cytatu. Odpowiedziałam na maila z nadzieją, że osoba, która się ze mną skontaktowała, ostatecznie przejrzy i zaakceptuje materiał, który przygotowałam. Niestety, gdy tylko usunęłam mój odcinek, kontakt się urwał. Czekałam z tym 4 miesiące. Myślę, że przeredagowałam cały tekst tak, aby z mojej opowieści nie dało się ustalić danych. Co do źródeł, przykro mi, ale nie jestem za nie odpowiedzialna. Najczęściej opowiadając tu historię, próbuję skupić się na ofiarach, ponieważ im często poświęca się w podcastach kryminalnych mniej uwagi niż sprawcom, a ja uważam to za niesprawiedliwe. I tak też było w tamtej sytuacji. Jednak w tym momencie i w zaistniałej sytuacji jestem zmuszona skupić się jednak na postaci zabójcy. Mimo wszystko o historii pierwszej ofiary muszę odrobinę chociaż wspomnieć w tym odcinku, aby nakreślić całe tło wydarzeń w biografii Paca. Mam nadzieję, że wszystko jest już jasne, że osoby, które nie śledzą mnie na Instagramie, gdzie opowiadałam już wcześniej o tym wszystkim, wiedzą już, dlaczego tak potoczyły się losy tego pierwszego w tym roku odcinka. No i mam nadzieję, że teraz będzie to odpowiednia wersja. Przejdźmy do źródeł. Moimi źródłami do przygotowania tego odcinka były magazyn Detektyw, dokładniej artykuł Zwyrodnialec znowu zaatakował Małgorzaty Lipczyńskiej, Dziennik Wschodni, Lublin 112, Tygodnik Zamojski oraz inne artykuły, do których linki jak zwykle znajdziecie w komentarzu pod odcinkiem. Teraz zapraszam do wysłuchania historii. Straszydło. Podcast kryminalny. Jacek Pac urodził się 19 kwietnia 1966 roku w Jarosławcu. Co do miejsca jego urodzenia, chciałabym na wstępie zrobić już sprostowanie. W poprzedniej wersji założyłam, że urodził się w tym nadmorskim Jarosławcu, bo wyszukiwarka wyrzucała mi po prostu najpopularniejsze treści. Dzięki Waszej uprzejmości okazało się, że w województwie lubelskim znajdują się dwie wsie o tej samej nazwie.
Jedna leży w powiecie zamojskim, druga w chrubieszowskim. Dzieli je 40 km. Ze względu na dalszą część tego odcinka przypuszczam, że chodzi o tą drugą. Jacek wychowywał się w Chrubieszowie. Miejscowość ta znajduje się na wschodzie Polski, tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Leży 120 km od stolicy województwa lubelskiego, czyli Lublina. Chrubieszów jest też najbardziej wysuniętym na wschód polskim miastem. Jest też siedzibą gminy oraz powiatu chrubieszowskiego. Mini ciekawostka, to właśnie tam w 1847 roku urodził się Bolesław Prus, pisarz, który przede wszystkim kojarzy się z lekturą Lalka. Prawa miejskie Chrubieszów uzyskał w XIV wieku dzięki Władysławowi Jagielle. Aktualnie mieszka tam około 18 tysięcy osób. Wróćmy jednak do życiorysu Jacka Paca. Jako dziecko mieszkał w baraku socjalnym przy ulicy Ceglanej. W sumie tylko to miejsce mógł nazwać swoim domem. Nie znał innego życia. W jednym ze źródeł czytałam, że jego matka, Helena, była salową w zespole opieki zdrowotnej w Chrubieszowie. Oprócz tego kobieta była, tu zapewne niespodzianka, alkoholiczką, a synem się nie zajmowała. Do baraku, w którym mieszkali, często zapraszała znajomych, gdzie wspólnie urządzali libacje alkoholowe. Często też w obecności syna uprawiała ze swoimi gośćmi seks. Jacek nie żywił zbyt wielkich uczuć wobec swojej matki. Tych pozytywnych. Szczerze jej nienawidził za to, że się nim nie zajmowała, a gdy poświęcała mu uwagę, to zazwyczaj po to, aby go skarcić lub pobić. Znęcała się nad nim. Jeszcze jako młody chłopak został matce odebrany i trafił do domu dziecka. Tego miejsca też nie lubił, dlatego notorycznie z niego uciekał. Do 21 roku życia na swoim koncie miał już liczne rozboje, kradzieże oraz pobicia. Lubował się zarówno w używkach, jak i seksie. Jacek zdał zaledwie 6 klas szkoły podstawowej, a jako młodociany przestępca trafił do ośrodka dla trudnej młodzieży. W wieku około 17-18 lat trafił do więzienia. Dokonał kolejnego rozboju. Wyszedł dzięki amnestii, do których dochodziło kilkukrotnie w latach 80. ubiegłego wieku. Odsiedział zaledwie 11 miesięcy z 8 zasądzonych mu lat. Mimo to nadal żył na bakier z prawem. W 1987 roku miał kuratora i grzywnę za pobicie, którą musiał pilnie spłacić. Oprócz tego ze swoją byłą dziewczyną Marzeną miał niespełna rocznego syna. Nie zajmował się nim, nie odwiedzał, ani na niego nie łożył, bo podobno nie miał na to ochoty. Czasem tylko podglądał dziecko przez okno. Marzenę rzucił dla nowej dziewczyny. Kobiety, która mieszkała we wsi Łaszczów, niespełna 40 km dalej. W różnych źródłach podane są różne imiona, Arleta lub Maja. Nie jest to jednak istotne, żadna z tych kobiet nie brała udziału w zbrodni. Żadna, to znaczy ani Marzena, ani Arleta Maja. Jedyne, co wiemy o, nazwijmy ją Arleta, to to, że Jacek chciał się dla niej zmienić. Podobno oświadczył się jej, mieli brać ślub. Jednak bliscy Arlety nie chcieli recydywy w rodzinie. Próbowali wybić jej ten pomysł z głowy. 12 stycznia 1987 roku Jacek obudził się z jednym celem. Chciał zdobyć pieniądze na alkohol. Najpierw udał się do sklepu w okolicy, gdzie dostał wino na tak zwany zeszyt czy też kreskę. Jednak to było dla niego za mało. Jak już mówiłam, Pac był alkoholikiem i jedno wino było dla niego jedynie przystawką. Wiedział, że tego dnia, w poniedziałek, jego babcia miała dostać emeryturę bądź wypłatę, to w zależności od źródeł. Babcia była jedyną osobą w rodzinie, którą kochał i szanował. Kiedy ją odwiedził, okazało się, że uprzedziła go jego własna matka. Babcia ze łzami w oczach wyklinała swoją córkę,
że ta zabrała jej całą gotówkę, co do grosza. Nie zostawiła jej nawet drobnych na jedzenie. Jacek chciał odzyskać pieniądze. Nie tyle z łaskawości czy dobrego serca, ale liczył, że zgarnie większą część kwoty dla siebie na imprezę. Udał się do matki, aby jej nawrzucać i odebrać to, co nie należało do niej. Po drodze musiał minąć dom lub też barak, w którym mieszkała Marzena. Jak zwykle, gdy tamtędy przechodził, zajrzał przez okno, aby zobaczyć swoją ex i ich wspólne dziecko. Nie spodziewał się, że gdy to zrobi, ujrzy nie Marzenę, a swoją matkę, która trzymała na kolanach jego 10-miesięcznego syna. Zalała go krew. Był wściekły już nie tylko o to, że kobieta ukradła jego ukochanej babce pieniądze, ale też, że go nie słuchała, bo on kategorycznie zabronił jej odwiedzać wnuka. Jacek wpadł do środka, miał przy sobie nóż, poszarpał się z matką i ją pobił. Kiedy dowiedziała się, że matka wszystkie pieniądze już wydała, wściekłość przerodziła się w furię. Przyłożył matce nóż do gardła i kazał zapłacić grzywnę za pobicie. Jeśli nie, to cię dopadnę i wykończę. Miał jej wtedy zagrozić. 21-latek wyszedł z mieszkania Marzeny. Potrzebował się wyluzować, więc odwiedził swoich kolegów, z którymi wspólnie urządził libację. Po jakimś czasie dowiedział się, że matka doniosła na niego na milicję. Ona bądź jedna z jej koleżanek złożyła zawiadomienie o pobiciu. A wtedy... Naszła mnie ochota na seks. Miał zeznać. Kiedy się ściemniło, totalnie pijany wyszedł na, w cudzysłowie, łowy. Między godziną 19 a 20 Pac zaczaił się na boisku szkolnym mieszczącym się na terenie zespołu szkół numer 1. Plac ten po dziś dzień znajduje się tuż obok ulicy Poberyżańskiej. Tam też kiedyś roiło się od tak zwanych baraków. Nie była to zbyt ciekawa okolica. Mieszkał tam wtedy margines społeczny. Złodzieje, alkoholicy, byli więźniowie czy narkomani. Milicja często była wzywana w tamte okolice. Wiadomo, kiedy wchodzą w grę używki i pieniądze, bardzo łatwo o niesnaski, które przeradzają się w bójki. Tak właśnie było tam, w tamtej okolicy. Bardzo niebezpiecznie. Boisko szkolne i tą owianą złą sławą ulicę dzielił jedynie betonowy płot. Bardzo łatwo można przejść się tym miejscem, tą ulicą na Google Maps. Ja też postaram się udostępnić zrzuty lub nagranie na Instagramie, a dla tych, którzy słuchają mnie na YouTubie, spróbuję wrzucić coś w filmie. Mimo to opiszę to teraz dla osób, które nie mają dostępu do... które po prostu mnie słuchają. O. Na tych zdjęciach widać betonowy płot. Nie wiem, czy jest to ten sam. Przypuszczam, że tak. Ten sam, który stał tam w latach 80. Może to są jakieś jego pozostałości. Ale jeśli to faktycznie ten sam, to jest to coś pokroju betonowych płotów, którymi ogradza się na przykład cmentarze. Przynajmniej w moim rodzinnym mieście jest identyczny, dlatego tak mi się to skojarzyło. A widać, jak z nad dachów tych lokali socjalnych wyrasta budynek szkoły. Dokładnie zespołu szkół numer 1. Zima 87 roku była określana jako zima stulecia, ponieważ od lat nie odnotowano tak niskich temperatur. Najniższa sięgała prawie minus 35 stopni Celsjusza, i odnotowano ją w Białymstoku. W innych miejscowościach wahała się od minus 20 do minus 30 stopni. Zaspy miały po kilka metrów, a w Bielsko-Białej, według Wikipedii, wystąpił też rekordowo wysoki poziom pokrywy śnieżnej – 87 cm. W poniedziałek 12 stycznia 1987 roku w Hrubieszowie było równie zimno i ponuro. Temperatura sięgała ponad minus 20 stopni. Mało kto tego dnia wychodził na zewnątrz, jeśli nie było takiej potrzeby. A to dało Pacowi sposobność do ataku. Kiedy na horyzoncie zobaczył samotnie idącą młodą kobietę, postanowił pójść za nią.
Dziewczyna kilkukrotnie odwróciła się, nieco zaniepokojona tym, że obcy jej mężczyzna za nią kroczy. Jak ujęto to w artykule z detektywa, szedł za nią wielkimi susami. Był coraz bliżej. Nim zdążyła jakkolwiek zareagować, on był już przy niej i rzucił się na nią. Mały przerywnik. Chciałabym was ostrzec, że opis tej zbrodni może być dla niektórych słuchaczy zbyt szczegółowy. Nie jest on przeznaczony dla osób szczególnie wrażliwych. Cel paca był tylko jeden – wykorzystać niewinną ofiarę. Pierwszą, która wpadnie mu w oko. Gdy ją w końcu zauważył, od razu mu się spodobała. Była młoda i ładna, a co najważniejsze, była sama. Próbował ściągnąć z niej ubranie, jednak nie spodziewał się, że ona będzie tak zaciekle się broniła. Sam przyznał podczas zeznań, że kilkukrotnie uderzyła go z pięści w twarz. Mężczyzna zadawał jej ciosy, próbując ją ogłuszyć, ale kiedy to nie zadziałało, wyciągnął nóż. Kilkukrotnie ugodził nim dziewczynę, jednak jej wola walki była na tyle duża, że wytrąciła mu narzędzie z ręki. Jacek we wściekłości złapał ją za włosy i uderzył jej głową o betonowy mur. Raz, drugi, aż w końcu jej czaszka pękła. Miał w sobie tyle agresji, że w trakcie ataku połamał i powybijał jej zęby. Kiedy dziewczyna była nieprzytomna, Jacek zgwałcił ją, po czym porzucił jej zmasakrowane i półnagie ciało na ziemi. Zaatakowana młoda kobieta nie miała żadnych szans. Nawet jeśli jakimś cudem przeżyłaby napaść, to najprawdopodobniej zmarłaby z wyziębienia. Nikt jej wtedy nie znalazł i też nikt nie znalazłby jej w porę, ponieważ zasłaniało ją ogrodzenie. Nikogo też nie można było spotkać w okolicy w tamtych godzinach. Wszyscy byli schowani w swoich mieszkaniach ze względu na pogodę. Po ataku Jacek wrócił na imprezę do kolegów. Był poplamiony krwią, ale nikt nie zwrócił na to szczególnej uwagi. A nawet jeśli komuś rzuciło się to w oczy, to żaden z jego znajomych nie dopytywał, co się stało. Kiedy kolejny raz poczuł to dziwne uczucie, które sprawiło, że napadł na bezbronną osobę, wrócił na miejsce ataku i próbował jeszcze raz wykorzystać leżącą tam dziewczynę. I to był jego błąd, bo właśnie wtedy z daleka zauważył całą sytuację przypadkowy przechodzień. Kiedy Jacek go dostrzegł, w popłochu uciekł z miejsca zdarzenia. Świadek początkowo myślał, że na boisku szkolnym jakaś para postanowiła uprawiać seks. Jednak gdy mężczyzna zbiegł, a kobieta leżała nieruchomo, zorientował się, że coś jest nie tak. Około północy ów mężczyzna zadzwonił na posterunek milicji obywatelskiej. Funkcjonariusz, który z nim rozmawiał, zorientował się, że ten był totalnie pijany. Mówił bardzo nieskładnie i plątał mu się język. Ciężko było zrozumieć to, co mówił. W końcu odnotowano, że na boisku szkolnym obok baraków leżała kobieta, która prawdopodobnie została zaatakowana przez jakiegoś mężczyznę. Kobieta ta leżała bez ruchu. Milicjantów niepokoił fakt, że tego samego wieczoru dostali zgłoszenie z bursy międzyszkolnej, że jedna z uczennic nie wróciła na noc. Przypuszczali, że te dwa zgłoszenia mogły być ze sobą powiązane. Kiedy milicjanci dotarli na miejsce, odnaleźli na boisku półnagą kobietę. Dokładniej już w tamtym momencie jej ciało. Twarz ofiary była zmasakrowana. Mimo to wezwana na miejsce zdarzenia opiekunka z bursy rozpoznała w kobiecie 17-letnią uczennicę. Nazwijmy ją Dagmara. O dziewczynę niepokoiła się od kilku godzin. I właśnie w tamtej chwili spełnił się najmroczniejszy scenariusz. Dagmara została brutalnie zamordowana. Odnaleziono ją jakieś plus minus 100 metrów od bursy. Dagmara nie pochodziła z Chrubieszowa, ale uczyła się w liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica.
W tamtym czasie była to najlepsza szkoła w okolicy. Według nauczycieli i jej kolegów była wzorową uczennicą, wybitną i bardzo ambitną. Uwielbiała historię i język polski. Brała udział w olimpiadach z tych przedmiotów. Mimo sukcesów była bardzo skromna. Uwielbiała pomagać innym, a kiedy wracała do rodzinnej miejscowości, zajmowała się domem i tym, co wokół niego. Kolegom za to pomagała w nauce. Aby codziennie nie dojeżdżać do szkoły, zamieszkała w lokalnej bursie. Do domu jeździła na wszystkie weekendy i święta. 12 stycznia 1987 roku Dagmara po lekcjach udała się na jej pierwsze zajęcia teoretyczne kursu na prawo jazdy. Była bardzo podekscytowana i rozpierała ją duma, że w tak młodym wieku mogła być niezależna. Posiadanie prawa jazdy mogło ułatwić jej wiele spraw. Według niektórych źródeł Dagmara umówiła się z koleżankami, które również mieszkały w bursie, że po skończonych zajęciach wyjdą jej naprzeciw. Według innych koleżanki po prostu czekały na nią w budynku, czekały aż ta się pojawi. Kiedy minęło kilka godzin, a 17-latka wciąż nie wracała, dziewczęta postanowiły zaalarmować opiekunkę o tym fakcie. Dochodziła godzina 20. Jak zapewne wiecie, w tamtych czasach nie było, tak jak dziś, smartfonów, więc też nikt nie mógł się bezpośrednio z Dagmarą skontaktować. Ale kiedy wybiła 22, a nastolatka nadal nie pojawiała się w bursie i też nikt nie wiedział, gdzie mogła pójść, gdzie się podziać, kobieta zgłosiła jej zaginięcie na milicję. To była bardzo niepokojąca sytuacja. Dziewczyna była poukładana, spokojna, punktualna i słowna. Nie zdarzało jej się znikać czy uciekać, nie miała uzależnień i też nie była typem imprezowiczki. Niestety, jak już wiecie, tamtego dnia, a w sumie tamtej nocy, Dagmara została odnaleziona na boisku szkolnym i już nie żyła. Pogrzeb Dagmary odbył się w kościele w jej rodzinnej wsi. Zebrały się w nim tłumy rozgoryczonych kolegów 17-latki, jej przyjaciół i nauczycieli. Temperatura w dniu pogrzebu wynosiła około minus 30 stopni. Mimo tego koledzy przenieśli trumnę na swoich ramionach, prosto z kościoła na cmentarz, gdzie ją pochowano. Wszyscy byli głęboko wstrząśnięci tą zbrodnią. Nie tylko ci, którzy znali dziewczynę osobiście, ale w ogóle całe społeczeństwo. Dagmara jednego dnia była, potem nagle jej zabrakło. Nikt nie potrafił pojąć, dlaczego została potraktowana w tak bestialski sposób. Wielu myślało tylko o jednym, aby sprawca dostał sprawiedliwy wyrok, a dla niektórych oznaczało to tylko jedno – stryczek. Sprawa była prosta, Jacek został przyłapany na gorącym uczynku. Świadek co prawda go nie rozpoznał, ale opisał go jako młodzieńca z bujną czupryną. I w sumie tyle milicji wystarczyło. Byli niemal pewni, że Dagmarę zaatakował znany im recydywista, Jacek Pac. Funkcjonariusze zaskoczyli go w jego mieszkaniu, gdzie 21-letni Pac spał na tak zwanej bombie. To znaczy był zamroczony alkoholem. Dziwnym zbiegiem okoliczności mężczyzna postanowił tego dnia odebrać sobie życie, ponieważ przy jego łóżku leżał kawałek papieru, na którym zapisał swoją ostatnią wolę. Ja, nieżyjący Jacek Pac, proszę o spełnienie mojej ostatniej woli. Proszę pochować mnie w Łaszczowie, tam, gdzie jest mi przeznaczone. O śmierć moją obwiniam matkę. Zanim jednak się zabił, upił się i usnął. Później sam przyznał się do gwałtu. Jak zeznawał, nie miał w planach zabić dziewczyny. Poniekąd zrzucał na nią winę, bo jak mówił, mogła się nie bronić i dać mi, czego potrzebowałem. Prokuratura żądała kary śmierci dla zwyrodnialca. Niestety lub stety, to już temat dość kontrowersyjny, w 1988 roku doszło do ogromnych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ostatni wyrok śmierci został wykonany 21 kwietnia 1988 roku. Potem zostało ogłoszone moratorium, sądy wydawały wyroki w postaci kary śmierci,
jednak był całkowity zakaz ich wykonywania. W kodeksie nie występowało jeszcze pojęcie takie jak dożywotnie pozbawienie wolności, przez co wielu okropnym przestępcom, zbrodniarzom i mordercom zamieniono KSA na 25 lat pozbawienia wolności. W 2013 można powiedzieć, że na szybko wprowadzono ustawę o bestiach, która podzieliła społeczeństwo. Ustawa o bestiach powstała po to, aby uniknąć wypuszczenia na wolność osób takich jak... No jest to popularne nazwisko, które często pada w tym temacie. Chodzi oczywiście o Mariusza Trynkowicza, czy chociażby Leszka Pękalskiego. Na pewno o nich słyszeliście, jeśli interesujecie się true crime'em. Kara śmierci i ustawa o bestiach to takie tematy bardzo dzielące, budzące kontrowersje i dyskusje. Jeśli macie coś do powiedzenia na ten temat, to śmiało możecie wyrazić swoje zdanie w komentarzach. Tym bardziej, że w przypadku Jacka Paca to jeszcze nie jest koniec i może to poruszy Was do dyskusji na te tematy, bo uważam, że kara powinna być troszeczkę inna, ale po kolei. Zobaczymy, co Wy na ten temat myślicie. 9 maja 1988 roku sąd postanowił, że morderca odsiedzi 25 lat w więzieniu. Oprócz tego został on pozbawiony praw publicznych na okres 10 lat oraz miał zapłacić 50 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie ofiary i 50 tysięcy złotych na cele społeczne. Wiadomo, że nikt tych pieniędzy nigdy nie zobaczył i nie były one tak ważne jak to, że życie straciła niewinna dziewczyna. W wyroku sądu padło stwierdzenie, że Jacek nie zasłużył na karę śmierci, ponieważ, cytuję, u Jacka P. stopień demoralizacji nie jest jeszcze na tyle głęboki, aby wykluczał prognozowanie poprawy i przemawiał za zasadnością trwałego wyeliminowania go ze społeczeństwa. Ten wyrok był w tamtych czasach bardzo oburzający dla wszystkich zainteresowanych. Śmiało można powiedzieć, że społeczeństwo domagało się krwi. Jednak wyrok uprawomocnił się w 1989 roku i tak jak przed chwilą wspomniałam, Pac musiał odsiedzieć 25 lat. Nie wiadomo, co działo się z nim przez ten okres i jak wyglądał proces jego resocjalizacji, czy jakkolwiek wyglądał. A wiadomo, że wyszedł z więzienia dokładnie 25 lat i jeden dzień od zamordowania Dagmary, 13 stycznia 2012 roku. Miał wtedy 47 lat, więc na dobrą sprawę był wciąż bardzo młody i miał całe życie przed sobą. No ale zbrodnie też popełnił w bardzo młodym wieku, więc to się tak kalkuluje. A przejdźmy dalej. W 2012 roku, kiedy Pac miał opuścić mury więzienia, mieszkańcy Chrubieszowa byli oburzeni i zaniepokojeni tym, że morderca nastolatki miał wrócić do ich społeczności i żyć jak gdyby nigdy nic. W sumie adekwatnym słowem byłoby tu przerażenie. No i cóż się dziwić. Wszyscy bali się, że Jacek się nie zmienił i czuli, że ponownie zaatakuje. Przez 5 lat od wyjścia z więzienia Jacek trochę ułożył sobie życie. Znalazł kobietę, konkubinę, jak opisuje ją prasa. Oczywiście ulubione słówko na określenie partnerki w podcastach True Crime, czyli konkubina. Z ową konkubiną mieszkał i doczekał się kolejnego dziecka. We wrześniu 2018 roku pewna starsza kobieta, mieszkanka Chrubieszowa, odnalazła w okolicy sklepu groszek smartfona. Telefon nie był specjalnie zabezpieczony i ta pani podobno przejrzała album, no bo chciała wiedzieć, do kogo należy zguba. Może pomyślała sobie, że po zdjęciach rozpozna właściciela. Niestety materiały odnalezione na sprzęcie były tak okropne, że telefon wylądował na komisariacie policji. Otóż filmy, które później zabezpieczono, przedstawiały starszego, dojrzałego mężczyznę,
uprawiającego seks z dzieckiem. Nie będzie to zaskoczeniem, jeśli powiem, że mężczyzną na nagraniach był oczywiście Jacek, który był dobrze znany policji, tak jak niegdyś w latach 80. był dobrze znany milicji. W wieku 52 lat Pac znów został zatrzymany, jeszcze tego samego dnia, gdy telefon trafił na komisariat. Oprócz tego udało się namierzyć czy też zidentyfikować dziewczynkę z filmików. Była to 11-letnia Kasia, podobno dziewczynka jest jego siostrą stryjeczną czy też kuzynką, jak kto woli. Bardzo wiele osób wypowiadało się na forum publicznym, że 11-latka pochodziła z rodziny patologicznej, w której rodzice nadużywali alkoholu. A czytałam takie komentarze, że Kasia, jak i jej rodzeństwo byli już wcześniej matce odbierani. No i też w komentarzach czytałam plotki, że matka nie miała nic przeciwko kontaktom Jacka z małoletnią. No ale to są tylko takie pogłoski, miejskie plotki. Nigdzie nikt oficjalnie tego nie powiedział. Dziewczynka w momencie, gdy we wrześniu zatrzymano Paca, nie mieszkała już z rodzicami kolejny raz. Ona oraz jej rodzeństwo zostało zabrane do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Kasia została przesłuchana w obecności psychologa. Jak się okazało, wszystko zaczęło się w wakacje rok wcześniej, gdy miała zaledwie 10 lat. Nie jest wiadome, jak doszło do pierwszego zbliżenia, ale podobno małoletnia nie została do tego zmuszona. Raczej została zmanipulowana. Dopiero potem Jacek odurzał ją, szantażował nagraniami, że jeśli komukolwiek powie o ich relacji, to trafią one do znajomych dziewczynki, a ona bardzo się tych materiałów wstydziła. Mężczyźnie postawiono 5 zarzutów, od udostępniania małoletniej środków odurzających poprzez groźby, wykorzystywanie seksualne, molestowanie i pedofilię. Sprawa trafiła do sądu, a w 2020 roku zapadł wyrok. Jacek został skazany po raz kolejny na 25 lat. Tym razem wzięto pod uwagę jego przeszłość kryminalną. Jacek Pac jest przestępcą seksualnym. Dokładnie jego dane są publiczne na stronie rządowej Ministerstwa Sprawiedliwości w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Dlatego pozwoliłam sobie używać jego pełnego nazwiska w tym odcinku. Każdy może dotrzeć do tych danych i też zostały one upublicznione właśnie do wglądu takiego zwykłego Kowalskiego. Wiecie, o co chodzi. Ja bardzo cieszę się, że taki rejestr istnieje. Można tam wejść, wpisać imię, nazwisko, sprawdzić, za co ktoś został skazany, w jakiej miejscowości przebywa bodajże, czy w jakiej miejscowości został skazany. Zresztą wejdziecie, to wszystko Wam wyskoczy. Ja umieszczam link do profilu Jacka Paca w źródłach. Kolejny raz Jacek skrzywdził niewinną osobę. O ile na drobne przestępstwa, które popełnił za młodu, można przymknąć oko, tak gwałt i morderstwo 17-letniej Dagmary oraz molestowanie 10-letniej dziewczynki, która nie jest świadoma tego, że to, co robi jej starszy mężczyzna, jest złe, to coś, czego nie można wybaczyć. Mężczyzna odsiedzi kolejne 25 lat. Wyjdzie, gdy będzie miał 77. Połowę swojego życia już spędził w więzieniu. Wiele osób zadało sobie pytanie. Gdyby wyrok z 1988 roku był inny, gdyby sąd nie podszedł do młodego Jacka tak łagodnie, to czy Jacek dopuściłby się czynów pedofilskich, czy miałby na koncie kolejną ofiarę? Trudno jest odpowiedzieć na te pytania. Ja jeszcze raz zachęcam Was do napisania komentarza, co myślicie o tej sprawie, o ustawie o bestiach, o karze śmierci. W kontekście tego konkretnie odcinka będę czytała te komentarze, jeśli ktoś zechce podzielić się swoją opinią. Proszę Was jedynie o kulturalne wypowiedzi.
bo wiem, jakie emocje może wywoływać postać Paca. Ten odcinek nagrywałam drugi raz, ale był dla mnie tak samo trudny, ciężki. I mimo, że głównym bohaterem, a raczej antybohaterem jest tutaj Jacek, to nie możemy zapomnieć o jego ofiarach, o Dagmarze, o Kasi i ich bliskich, których też dotknęły te obrzydliwe zbrodnie. Sama nie wiem, jak podsumować to wszystko. Mam nadzieję, że Pac już nigdy więcej nikogo nie skrzywdzi. Ja osobiście historię Dagmary poznałam kilka lat temu, zanim jeszcze założyłam ten kanał. A kiedy powstał podcast, wiedziałam, że kiedyś będę chciała się nią z wami podzielić. Bo za każdym razem, gdy wracam do tej sprawy, czuję się okropnie. Dlatego też rozumiem stronę rodziny i prośbę, z jaką do mnie wyszli. No tak jak już mówiłam, ci, którzy są ze mną od dawna, wiedzą, że do każdego odcinka, że do każdej ofiary podchodzę z ogromną empatią i nigdy o nich nie zapominam. Dziękuję każdemu, kto wysłuchał ten odcinek, wam, moje straszydła. Proszę was o zostawienie obserwacji, gdziekolwiek mnie słuchacie. To jest darmowa forma wsparcia, bardzo szybka, zajmie wam to kilka sekund. Tak samo jak polajkowanie i skomentowanie tego odcinka, to poprawia mój algorytm, który jest dość od pewnego czasu kiepski. A dzięki lepszemu algorytmowi moja praca może trafić do nowych słuchaczy. To jest takie miłe po prostu dla mnie, że ktoś docenia moją pracę i ten poświęcony czas. Polecam wam też mojego Instagrama, tam zawsze dowiecie się, kiedy pojawi się nowy odcinek. Jesteśmy tam w takim bieżącym kontakcie. No cóż, życzę wam spokojnej nocy, miłego dnia, nie wiem kiedy mnie słuchacie, ale zawsze bądźcie bezpieczni, czujni i rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, rodzeństwem, bliskimi. Po prostu troszczcie się o nich. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.